jesteśmy właśnie w Engelbergu, jest przepiękna pogoda, jest dużo śniegu, trochę ślisko i tutaj widać skocznie. Tu widać, jak nad jakimś budynkiem powiewa flaga kantonu Obwalden, w którym się znajdujemy aktualnie. Dotarliśmy na skocznię. Skocznia jest tutaj. Właśnie skoczą jacyś mali chłopcy. Albo z tej perspektywy mali. No i co? Wszędzie jest śnieg, więc ciekawie. Winiu cały czas coś nagrywa, jakieś artystyczne ujęcia. No i tak, zobaczymy co tutaj jest dookoła i nagramy coś później. Schon angetönt, Pascal Kerin bleibt in Führung. Genießen wir doch die Eins, solange wir können, von Pascal Kerin. Der nächste Mann aus Finnland, Ville Larinto. 25-jähriger Springer, viel Routine, schon fast. Lepiej mi suza.
pierwsza seria skoków. Niestety Polacy padli bardzo słabo. Tylko trzech dostało się do drugiej serii i z tego wszyscy są w trzeciej dziesiątce. Za 15 minut rozpocznie się druga seria, więc jeszcze zostajemy, żeby trzymać kciuki. A jak wrażenia po pierwszej serii? No, mieszane uczucia. A Szwajcarom też nie poszło. Było więcej przerw na transmisje telewizyjne, było dużo więcej jakichś zbliżeń na stoczku i tak dalej, i tak dalej. Teraz próbujemy dostać się na lepszą trybunę, która jest bezpośrednio na wprost stoczni. No i zobaczymy, czy nam się uda zająć jakieś miejsce. Jestem. Witam!
winner Peter Prius, national anthem from Slovenia. Jetzt zu Ehren der siegreichen Nation und des Siegers, Nationalhymne Slowenien.